Siemaneczko, pokażę tego glitcha na to demo, to rozbijanie aut z trybu reżyserskiego. No i tu co najważniejsze, najlepiej, tu dzięki Biały za podpowiedź, najlepiej konsola połączona przez kabel, nie przez Wi-Fi i ustawienia tutaj MTU, teraz było wtedy niższe, teraz trzeba wyższe, 905 najlepiej, ustawcie sobie to ręcznie, 905 tam do 908, no musicie popróbować, ja cały czas większość ludzi używa MTU 905, tylko dla niektórych różni się czas pozyskiwania danych o sesji od kogoś, do kogo będziemy dołączali, dlatego sobie to sprawdźcie wcześniej na fabule. Ustawcie MTU tam 905, kliknijcie dołącz do gry do jakiegoś ziomka, czy tam do Anawaka, który jest na sesji dla zaproszonych dla Tytanicznej. No i kopiujecie sobie save'a swoimi autkami, które chcecie tam wyjąć. Odpalacie grę. No i tu już w sumie reszta odbywa się tak, jak to było. No, uruchamiacie grę. No i tak, tu potrzebujecie kogoś w sesji dla zaproszonych, odpala wam tytaniczną robotę, siedzi w lobby. Ewentualnie mówię, możecie użyć Anawaka, tylko on tam ma tych konsol kurwa Z30, raz jest online, raz go wyrzuci tam, no ale no, możecie go używać. Anawak 2, P4, Anawak 7, no, są na pewno teraz na PS-ach. Dobra, załadowaliśmy save'a, czekamy aż zadzwoni Lester, odrzucamy połączenie. Wpisujemy ten kod na jedną gwiazdkę pościgu, też jest bardzo dobrze wam znany. Teraz Franklin poniesie łapy do góry, klikamy pauzę, online, zagraj w GTA online, przejdź. No jeżeli to wersja, taki save jak ja mam, klikacie dołącz, 3 razy bum, 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 zawieszacie aplikację. To jest wersja PS5, to pod tym trzecim bum dopiero zawieszamy aplikację. Zawieszona, wracamy do gry. Mamy usługi rockstarowskie, dołączamy właśnie do kogoś, kto jest na tej tytanicznej. Klikam dołącz, u mnie jest to 8 sekund, ja po 8 sekundach potwierdzam ten, od razu potwierdzam następny komunikat i potwierdzam ten, że sesja jest prywatna, czyli potwierdzam, 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 dołączam do znajomego na tej tytanicznej. Jeszcze raz, tu wyskoczy znowu ten komunikat, czy chcę dołączyć do sesji. Go już ani nie potwierdzam, ani nie anuluję, on sam nam zniknie. Gdy zniknie na dole, powinno być jeszcze tam przez chwilę napisane dołączanie do GTA Online, tutaj po prawo, wtedy jest petarda. Zrespi nas na fabule, teraz wyskoczy ten komunikat, anulujemy, przechodzimy na tryb reżyserski, interakcja, tryb reżyserski. No tu mówię, to już jest bez zmian. Klikamy dalej, przejdź do trybu reżyserskiego. No i respimy auta. Możecie tu na krzyżówce, gdzie tam ten save jest, możecie najlepiej pod bazę, bo tam teraz jest kopiowanie od znajomych najlepsze. No i tam będziemy respić, żeby je zaraz skopiować. Czyli teleporcik koło bazy. Bank, garaż, respimy jakąś furkę. Najeżdżamy teraz w interakcji na opuść tryb reżyserski, znaczy wróć do przyczepy castingowej i tutaj czekamy, aż pojawi nam się hajs. Gdy hajs się pojawi, zapraszamy znajomego do gry, czy on do nas dołącza tam przez znajomych, czy najlepiej, jeżeli jesteście razem w jednej ekipie. Tu pokazuję jeszcze raz. Wiadomo, że wyszło, bo ta zakładka jest na środku, czy jak kliknę pauzę, to widzę, że w tle, no tu akurat te ptaki, będzie widać nie ludzi. Klikam pauzę i ptaki dalej latają. Gdyby szli ludzie, to by ludzie łazili. No, no wiadomo, że glitch się udał. No ale dobra, czekamy na ten hajs. Jak hajs się pojawi, zapraszamy znajomego, czy tam mówimy mu, żeby do nas dołączył. Czy jak wy tam się kontaktujecie między sobą, to ja nie wiem. O, hajs się pojawił. Start, znajomi.
SHLS.PS, jeśli zaproszenie do gry, no i teraz znajomy do Was dołącza, żeby to autko zgarnąć, a Wy otwieracie menu interakcji, klikacie, żeby wrócić do przyczepy castingowej i na komunikacie zostajecie. No tak jak mówiłem, znajomy albo przyjmuje zaproszenie, albo klika start online, tam znajomi dołączy do gry. No i gdy znajomy dołączy, po prostu wsiada do auta, no i chyba że respicie drugie, no to musi poczekać, chyba że nie, to może respicie pojedynczo, to możecie zmienić sesję. Chyba że, kurde, znajomy tylko ma wam odebrać, a wy dołączacie później do niego je skopiować. No to już tam wasza kwestia, jak wy odbieracie te samochody, jak je zapisujecie. Możecie respić sobie auta z ulicy i kurwa wjeżdżać nimi do garażu, wykupywać ubezpieczenie. Ale tu pokazuję ciąg dalszy, od razu jak zrespić drugie. Już nie będę pokazywał, jak respić cztery auta, bo to jest bez sensu tam się pierniczyć z tym klubem ze striptizu. Pokazuję MTU. Wcześniej się robiło na 640, teraz trzeba robić je na wyższym, od 900, najlepiej do 910, i połączyć konsolę najlepiej przez kabel. Wtedy działa to no bezproblemowo. No i tu znajomy wsiada i czeka. Teraz pokażę, jak zrespić drugie auto. My na tym komunikacie zawieszamy znowu aplikację, czyli odpalamy tamtego YouTube'a. Wracamy do gry, potwierdzamy, że wracamy do tej przyczepy castingowej. Wybieramy jakąś postać z trybu fabularnego i znowu przechodzimy w ten tryb reżyserski. I znowu respimy kolejne auto. Zamykamy menu interakcji poprzez przytrzymanie tego guziczka. I najlepiej, jak jesteście z ziomkiem w jednej ekipie, dajecie start online, dołącz do członków ekipy lub dołącz do znajomych. Ale lepiej jest być w jednej ekipie i dołączać do członków ekipy. Teraz zniknie napis tryb reżyserski do góry, ruszy się ekran. Wtedy znowu otwieramy menu interakcji, klikamy X, żeby zrespić auto, no i przytrzymujemy interakcję, żeby ją zamknąć. Powinniśmy trafić do znajomego na sesję auto, znaczy nas nie załaduje, ale auto zrespi się tutaj znajomemu. Dlatego najlepiej być w jednej ekipie. Tu dzięki jeszcze raz za podpowiedź, biały z tym połączeniem przez kabel. Działa to wtedy 100 razy lepiej. I możecie dalej respić furki. Glitch się odbywa tak samo, jak było, poza zmianą MTU. Pozdrawiam, elo.